Zadanie dziewiętnaste. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej F. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A, 0,4 i B, 2,2. Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układów współrzędnych jest wykres funkcji G określonej wzorem. No i mamy cztery funkcje do wyboru. Jak tu znaleźć właściwą odpowiedź? Najpierw znajdujemy sobie początek układów współrzędnych, to jest tu. I teraz by się przydało wiedzieć, gdzie są punkty symetryczne do punktu A względem tego punktu początku układów współrzędnych. Żeby wiedzieć, gdzie jest punkt symetryczny do punktu A, to od tego punktu A musimy sobie najpierw pojechać do tego początku układów współrzędnych, i potem jeszcze musimy pojechać drugie tyle w dół. Lądujemy wtedy tutaj, i tutaj będzie punkt A' symetryczny do punktu A względem początku układów współrzędnych. Zauważmy, że początek układów współrzędnych jest dokładnie w połowie pomiędzy tym punktem a tym punktem. No to mam już punkt A', teraz jeszcze B'. Czyli jadę sobie od punktu B do punktu początku układów współrzędnych i potem jeszcze po linii prostej drugie tyle na drugą stronę muszę przejechać, i wyląduję wtedy w tym miejscu. To będzie nasz punkt B'. To są punkty symetryczne względem początku układów współrzędnych. Początek układów współrzędnych przypominam zawsze będzie w połowie pomiędzy punktami symetrycznymi. Teraz możemy narysować linię prostą, która przejdzie przez te dwa punkty. To będzie chodziło o tą linię, to jest funkcja g i jej równanie musimy znaleźć. Jeżeli się trochę orientujemy w funkcjach liniowych, to wiemy, że ta funkcja jest malejąca, czyli współczynnik przy x powinien być ujemny, więc odpada nam na pewno odpowiedź A i odpada nam na pewno odpowiedź B. W podpunkcie G mamy tutaj minusowego x, w podpunkcie D też mamy minusowego x, więc to będzie albo odpowiedź C, albo odpowiedź D. Dla osób bardziej zorientowanych, współczynnik B, czyli minus 4, ta minus 4, ona decyduje o przecięciu wykresu z osią y. Jeżeli tu jest minus 4, to ta funkcja przetnie się na minus 4 z osią y, czyli dokładnie w tym miejscu. Stąd wniosek już, że ta odpowiedź poprawna to jest odpowiedź C. No bo d nam nie będzie pasować, bo d ma tutaj plus 4, a plus 4 to nam mówi, że wykres tej funkcji z podpunktu d będzie przechodził tędy przez czwórkę dodatnią. Więc to jest prawdopodobnie w podpunkcie d, to jest wzór tej funkcji. Na podstawie tych krótkich rozważań wiemy, że odpowiedzią poprawną jest odpowiedź c. Gdyby jednak komuś to nie wystarczyło, zawsze to można policzyć. Funkcja liniowa zawsze ma ogólną postać y równa się ax plus b. Jeżeli ja wiem, że ta funkcja przechodzi przez jakiś punkt, na początek wezmę sobie punkt a' on ma współrzędne 0, minus 4, to ja zawsze współrzędne tego punktu mogę wstawić pierwszą współrzędną w miejsce x, a drugą współrzędną w miejsce y. Tak też zrobię do tego równania. Tutaj zamiast tego y dam minus 4, to się będzie równać a' Razy x, a zamiast x dajemy 0 i dodać jeszcze b. Dzięki temu, że tutaj jest 0, to a razy 0 to jest i tak 0, więc tutaj z tego to nie ma nic, z tego mam od razu b. Mam współczynnik b równy minus 4, to jest właśnie ta minus 4, teraz jeszcze muszę policzyć a. Biorę równanie funkcji i teraz nie piszę już ax plus b, tylko piszę ax a zamiast tego plus b daje to, co wyliczyłem, a wyliczyłem, że b jest równe minus 4. Czyli teraz mam taki wzór już trochę rozszyfrowany i żeby go całkiem rozszyfrować biorę sobie drugi punkt, który znam, a znam jeszcze punkt b'. Punkt b' czyli ten, on ma współrzędne minus 2, minus 2. A to oznacza, że w miejsce x mogę dać minus 2 i w miejsce y zawsze mogę dać też minus 2. I tak też robię tutaj z tym równaniem. Zamiast tego y daję minus 2, to się równa a, razy zamiast tego x daję minus 2 i jeszcze odjąć 4 przepisane stąd. Teraz zrobię tak. Minus 2 przepiszę, to minus 4 przeniosę na drugą stronę. Jak ją przeniosę, to mi się zrobi dodatnia czwórka, a to się będzie równać a razy minus 2 to jest minus 2a. I jak to zredukujemy, to nam teraz tu wyjdzie, że 2 równa się minus 2a. No i żeby mieć samo a, to teraz jeszcze trzeba podzielić przez minus 2, i tutaj ostatecznie wyjdzie nam 2 dzielone przez minus 2, to jest minus 1 równa się a. Znam już a, znam już b, więc do tego równania ogólnego mogę już wstawić konkretne liczby i to będzie y równa się. Zamiast a dajemy minus jedynkę, więc minus jedynki to się nawet nie pisze. To się pisze minus x, to jest minus 1x. Jedynka jest niewidoczna. I jeszcze powinno być dodać b. b jest ujemne, więc to jest odjąć 4. I to jest dokładnie wzór funkcji, o którym mówiliśmy wcześniej. Poprawna odpowiedź po raz kolejny się okazuje, że jest to c. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.